Czy Stefan Batory był najlepszym królem wybranym podczas elekcji? Któż może być lepszy nad księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego! Stefan Batory został wybrany na króla Rzeczypospolitej w 1576 roku. Zastąpił na tronie Henryka Walezego, który uciekł do Francji po zaledwie pięciu miesiącach. Pochodzący z Siedmiogrodu król od razu wziął się do pracy. Najpierw przykładnie ukarał Gdańsk który podczas wolnej elekcji otwarcie popierał innego kandydata, siłą zmusił miasto do zapłacenia wysokiej kontrybucji, czyli opłaty na rzecz państwa. Następnie przyszedł czas na reformy wewnętrzne. Batory był zręcznym władcą w sprawach finansowych. Dzięki wprowadzonym przez niego reformom wzrosły prawie wszystkie dochody królewskie. Zreformował również armię, tworząc tzw. piechotę webraniecką. Była to formacja rekrutowana spośród chłopów. Wyposażeni w broń palną oraz broń białą żołnierze, zmuszeni byli do regularnych ćwiczeń wojskowych. Znakomicie potrafił wykorzystać Kozaków, którzy od lat mieszkali w południowo-wschodniej części Rzeczypospolitej. Kozacy żyli z grabieży i łupów, ale słynęli z bitności i waleczności. Dlatego w 1578 roku Batory utworzył rejestr kozacki. W zamian za złożenie przysięgi posłuszeństwa, kilkuset Kozaków miało otrzymać roczne wynagrodzenie. Największym sukcesem Batorego była jednak wojna prowadzona z Wielkim Księstwem Moskiewskim. Car Iwan IV groźny, wykorzystując zamieszanie w Rzeczypospolitej, związane z wyborem nowego króla, zajął bogaty teren Inflant. Batory szybko zajął moskiewskie twierdze, najpierw połock, a później wielkie łuki, i już w 1581 roku był pod murami Pskowa. Iwan IV poprosił o rozejm i oddał Rzeczypospolitej całe Inflanty. Rządy Stefana Batorego, znakomicie podsumował historyk Norman Davis, rzeczypospolitą pozbawioną budżetu i zaledwie zdolną do własnej obrony, przekształcił w mocarstwo.